Dwukierunkowa tabela częstości poniżej pokazuje dane dotyczące liczby wypadków. Tutaj widać, czy był wypadek, czy nie. W zależności od rodzaju samochodu. Tutaj mamy rodzaje aut. Dane pochodzą od firm ubezpieczeniowych i dotyczą okresu ostatnich 12 miesięcy. Uzupełnij puste pola w dwukierunkowej tabeli częstości względnej. Chodzi o te cztery pola. Względność występuje tutaj tylko w jednym kierunku, w kierunku pionowym. Zaokrągli wyniki do najbliższych setnych. No to zobaczmy, o co tutaj chodzi. Wśród wszystkich kierowców, którzy mieli wypadek w przeciągu ostatniego roku, 28 jeździło suwami, a 35 prowadziło samochód sportowy. Wśród tych, którzy nie mieli w ostatnim roku wypadku, 97 jeździło suwami, a 104 autami sportowymi. Możemy też taką tabelę zinterpretować w drugim kierunku. Spośród wszystkich kierowców suwów a jest ich razem 28 plus 97, czyli 125. Wśród tych 125 kierowców 28 miało wypadek w ostatnim roku, a 97 nie miało. Tak samo w kolumnie dotyczącej aut sportowych, razem było ich 139, 35 z nich miało wypadek w ostatnim roku, a 104 nie miały. I w tej tabeli na dole mamy uzupełnić puste miejsca, czyli mamy wpisać te same wartości, ale w odniesieniu do sumy. Będzie to częstość względna. U góry mamy wartości bezwzględne, a na dole będą wartości względne. Ta jedynka reprezentuje wszystkie suwy, wszystkie 125 samochodów, całe 100% badanej grupy suwów. Czyli w tych dwóch komórkach będzie częstość wystąpienia, ale częstość względna, względem całej grupy suwów. Czyli 28 suwów miało wypadek, ale 28 względem wszystkich 125 suwów. To jest liczba pokazująca, jaki ułamek całości miało wypadek, jaka część z całej grupy suwów uległa wypadkowi. Dlatego podzielimy 28 przez 97 plus 28, czyli przez 125. Zapiszmy w ten sam sposób wszystkie liczby. Tutaj będzie 97 również przez 125 i oczywiście, jeżeli dodamy ten ułamek i ten ułamek, to powinniśmy w sumie otrzymać 1. Tak samo w kolumnie samochodów sportowych 35 przez 35 plus 104, czyli 139, i tutaj 104, tak samo jak wyżej, przez 139. Wykonajmy teraz obliczenia przy pomocy kalkulatora. 28 podzielone przez 125 równa się 0,224. Powiedziane jest w treści zadania, że mamy zaokrąglić do najbliższej setnej, czyli to będzie 0,22. Bez wypadku w ciągu roku 97 przez 125 równa się do najbliższych setnych zaokrąglimy tym razem w górę, czyli 0,78 0,78. Następna komórka 35 podzielone 139 równa się zaokrąglamy do najbliższych setnych 0,25 0,25 i na koniec 104 przez 139 i do najbliższych setnych 0,75 0,75. I jest ok. Ale ważniejsze od poprawnej odpowiedzi jest zrozumienie, o co tutaj chodzi. Możemy powiedzieć, że 22% suwów miało wypadek w ostatnim roku, albo zamiast 22% można powiedzieć 0,22, albo 22 setne. 78% albo 0,78 suwów nie miało wypadków. Na tej samej zasadzie 25% aut sportowych miało wypadek w ostatnim roku, a 75% nie miało wypadku. Te liczby w drugiej tabeli pozwalają na łatwiejsze ogarnięcie tzw. częstości względnej, albo można ją nazwać procentowej. Widać na pierwszy rzut oka, jaka część danej grupy miała albo nie miała wypadku. Górna tabela podaje wartości bezwzględne. Na przykład mogłoby się wydawać, że bez wypadkowych aut sportowych jest więcej niż bez wypadkowych suwów. Bo rzeczywiście w wartościach bezwzględnych tak jest, ale jeżeli spojrzymy na wartości względne w drugiej tabeli, to widać, że bezwypadkowych aut sportowych w grupie wszystkich aut sportowych jest mniej niż bez wypadkowych SUWów w grupie wszystkich suwów. mniej w sensie udziału procentowego, w sensie częstości względnej.